W tym odcinku przedstawimy sobie funkcję AeroShake. Jak ona działa? Zauważmy, jeśli mamy więcej okien, kiedy potrząśniemy jednym oknem, okno w tle zostanie schowane. Teraz, kiedy ponownie potrząśniemy, tamto okno zostanie przywrócone. Możemy także skorzystać ze skrótu klawiaturowego Windows Home. Jak widzimy, otrzymujemy taki sam efekt i ponownie naciskamy Windows Home, aby przywrócić okna w tle. Niektórzy użytkownicy jednak chcą wyłączyć funkcję AeroShake i możemy to zrobić. Przejdźmy do edytora rejestru. W tej ścieżce, która też wyświetli się za chwilkę na ekranie, w katalogu Advanced musimy utworzyć nowy klucz, nową wartość DWORD 32-bitową, nazwać ją Disallow Shaking, naciśnijmy Enter i tu musimy wprowadzić wartość 1. Wybierzmy OK. Zamknijmy edytor rejestru i sprawdźmy, czy ta funkcja będzie teraz działać. Potrząśnijmy oknem i jak widzimy, funkcja AeroShake już jest teraz nieaktywna. Aby ją przywrócić, wystarczy, że w edytorze rejestru zmienimy wartość Disallow Shaking na 0. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.